Siemanko, witam was wszystkich w Ameryce i dzisiaj przedstawię wam film najdziwniejszych przekąsek amerykańskich. Zapraszam. Słuchajcie, na samym początku pokażę wam największą Coca-Colę, jaką widziałem. Taką Coca-Colę możecie sobie kupić na stacji benzynowej, w sieciówkach. Popatrzcie, ile się tutaj zmieści. To jest 40 uncji. To jest aż tyle, ile zawierają 4 puszki normalnej Coca-Coli. Takie coś jest na porządku dziennym, to jest największy rozmiar, jaki możecie kupić w sieciówkach. Tak więc jesteście zaskoczeni, bo jeszcze u nas czegoś takiego nie ma. Doszły mnie słuchy, że podobno 0,75, czyli o pół litra więcej mają Amerykanie. Przetestujemy sobie też Flame Sweet and Spicy Cool and Icy. Coconut, lime i oczywiście chili. Pikantne drinki, takie rzeczy sprzedają tutaj, to jest na porządku dziennym. Oni to piją zamiast kompotu. Zobaczymy, jak smakuje. O, pachnie jak płyn do mycia naczyń. A smakuje jeszcze gorzej. Powiem wam, że to jest jeden z najgorszych drinków, jaki w życiu piłem, ale fajny pod względem pikantności. Ostatnio też piłem takie piwo z chili i było naprawdę fantastyczne, ale to smakuje jak typowy płyn do mycia naczyń. Mam jeszcze jedną fajną przekąskę. Słuchajcie, byłem w sklepie właśnie z pikantnymi rzeczami i znalazłem Tabasco czekoladki. Czekoladki o smaku Tabasco, no i oczywiście czekolady. Zobaczcie, jak to wygląda. O, bardzo ładne opakowanie. Szara czekolada. Spróbujmy sobie. Proszę bardzo, częstuję tutaj gości. Ja się spodziewałem jakiegoś wafelka w środku albo coś. Ale normalna czekolada. A, teraz wchodzi. Po chwili wchodzi właśnie taki pikantny zapach, smak. Ale jest naprawdę spoko. O, teraz czuję. Takie czekoladki kosztują około 6 dolarów. Pyszne są, naprawdę polecam. Jeżeli będziecie w Stanach, to naprawdę czemu nie? A tutaj mam lizaka, czyli habanero. Chyba się trochę roztopił. Dajcie mi chwilę, ja sobie go postam. O! To mi naprawdę smakuje, ale jest mega pikantne. To smakuje jak fajne połączenie, bo jest słodki ten lizak i jest pikantny, jest bardzo pikantny. Tak więc takie lizaki mogę jeść. Ale najgorszą rzeczą z pikantnych rzeczy, jakie jadłem dzisiaj, jest ten drink. Katastrofa. Następną rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, którą znalazłem w Kalifornii, to są larwy o smaku barbecue. Popatrzcie, jak fajnie wyglądają. I z tyłu są takie konkretne adnotacje i jedna z nich mi się najbardziej podoba, która tu jest napisane tak, że smakuje jak kurczak, nabierze nowego znaczenia. Kurczak barbecue, słuchajcie, 3 dolary za taką garstkę robaków. Teraz otworzymy to i spróbujemy. Pachnie smacznie, bo one są o smaku, słuchajcie, sera, Mexican spice i barbecue. Zobaczmy. Popatrzcie, suszone larwy. No i co? Spróbujemy. Powiem wam tak. Bardzo chrupiące i smakują jak barbecue. Naprawdę. Dobre. Nigdy się nie spodziewałem, że tak smakują jak słonecznik prażony o smaku barbecue. O. Tak więc, jeżeli kiedyś będziecie w Stanach, możecie sobie larwy spróbować. Fajne, chrupiące. Następną rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, przedziwną, i to jest chyba top, to jest Maple Bacon Frosting, czyli tak naprawdę masa lukrowa o smaku bekonu i syropu klonowego. I to jest limited edition. Słuchajcie, takiej rzeczy to ja w życiu nie widziałem. Na samej górze mamy jakąś posypkę, nie chcę wiedzieć, do czego oni to używają. Nie chcę wiedzieć, jakie ciasta oni tutaj pieką, skoro muszą... O, frosting o smaku... Patrzcie, jak to wygląda. Troszeczkę masą przypomina masło orzechowe, ale ciekawe, jak będzie smakować. Jeszcze posypię sobie to tą posypką, która tutaj jest.
No i co? Smacznego. Słuchajcie, nie jest to takie złe. To jest... smakuje jak masło orzechowe, takie bardzo kremowe. Dużo tutaj jest sosu klonowego. No i czuć ten bekon. Ale połączenie strasznie dziwne. Ale konkretne. Ciekawe. Nie jest obrzydające. Powiem wam, że do ciasteczek na Halloween, dlaczego nie? Mogę to spróbować. Chcesz? Nie. Następną rzeczą dziwną, którą kupiłem w Ameryce, to jest sandwich crackers, jalapeno and cheddar. Naprawdę dziwne rzeczy. Były też inne smaki. Oni jedzą takie kanapeczki, popatrzcie, zrobione z crackersów. Nie wiem, jak się to otwiera. Nawet nie mam pojęcia. Dobrze, otwórzmy to tak. Krakersy z serem. To jest normalna rzecz. Ale te krakersy z serem o smaku jalapeno i jeszcze pakowane właśnie w takie sandwiches. Kurde, dziwnie to pachnie. No ale dobra. Krakers bardzo chrupiący. Czuć jalapeno. Ale ten ser... To jest naprawdę... To nie są moje smaki. Fajne, pikantne. Tylko tym się ratuje, że to jest pikantne, bo inaczej tego się nie da zjeść. Oj. Patrzcie, jak to w ogóle ohydnie wygląda. O, cisza. Patrzcie, jak to wygląda. Takie białe, żółte w środku. No, ohyda. Kto by chciał to w ogóle jeść i kupować? Chciałem wam jeszcze pokazać, jak wielkie są napoje w Ameryce. Powerade jest sprzedawany w butli 32 uncje. To jest jakiś litr, jak nie więcej. Nie wiem, nie mam przelicznika w tym momencie. Smakuje... Smakuje inaczej. Naprawdę. Smakuje bardziej borówką. No ale pewnie witaminy ma te same. Ale chodzi przede wszystkim o to, popatrzcie, jak oni żyją, jakie oni wielkie butelki kupują. Mniejszych Powerade'ów w Ameryce nie dostaniecie. Widzieliście kiedyś naciosy z niebieskiej kukurydzy? Jeżeli nie, to teraz macie szansę. Zobaczcie, jak one wyglądają. Blue Corn Tortilla Chips. Ale czad. One wyglądają naprawdę... Siny są jakieś. A smakują? Gdzie jest jednego? Zobacz. No to jednego, no. Jak dla mnie to one w ogóle żadnego smaku nie mają. Ale kręcimy mnie, a nie ptaki. One nie mają już żadnego smaku. One smakują jak papier, nie? To można dać ptakom. To można dać ptakom, no. Masz. Dziękuję bardzo, to był test najdziwniejszych amerykańskich przekąsek. Jak widzicie, Amerykanie lubią się wyróżniać. Ja lubię próbować jedzenie. No i te małe różnice pomiędzy Ameryką i Europą zobaczyliśmy dzisiaj. Jeżeli znacie jeszcze jakieś ciekawe rzeczy, które chcielibyście, żebym przetestował, dajcie znać. Do zobaczenia.